Cześć, tu Kryminalne Czechy i Słowacja, a dzisiaj posłuchacie o mordercy z milionerów. Cześć wszystkim, witam tych, którzy już mnie znają, a dla tych, którzy jeszcze nie i są tu nowi, to ja nazywam się Ewelina, a to jest podcast o sprawach kryminalnych z Czech i Słowacji. Zanim przejdę do sprawy i Was wprowadzę w temat, to chciałabym tylko króciutkie ogłoszenia parafialne. Po pierwsze, zdecydowałam, że stworzę sociale, na których będziemy mogli się jakoś komunikować, czyli jest konto instagramowe i konto facebookowe. Przeistoczyłam je trochę z mojego dotychczasowego konta, którym opowiadałam o Pradze i o tym, jak tutaj się mieszka i co jest fajnego do zobaczenia, więc nie zdziwcie się, jak będzie bardzo dużo zaspamowanych zdjęć z pięknego mojego miasta. Ale teraz będzie to już taki sposób do komunikacji z Wami. Będą tam czasem ankiety dotyczące następnych odcinków, będą dodatkowe informacje, będzie pewnie też sporo Czech i Pragi, więc zapraszam Was serdecznie. A tych, którzy jeszcze nie są tutaj na stałe, a może chcieliby być, pamiętajcie o tym, że możecie zasubskrybować ten kanał i pomożecie mi się rozwijać i nabrać jakiejś takiej większej motywacji do pracy i działań, więc subskrypcja bardzo mile widziana. Dzięki. Jeszcze zanim zacznę, chciałabym Wam opowiedzieć w ogóle o tym, jak natrafiłam tą sprawę i dlaczego ona w ogóle jest jakaś taka poruszająca dla mnie. Otóż wybrałam ją, bo tutaj będziecie mieć takie wyjątkową okazję do tego, żeby zobaczyć tego człowieka, który, to nie jest żaden spoiler alert, ale wiadomo, że mamy tu do czynienia z mordercą, który zrobił coś strasznego, ale jednocześnie możemy go zobaczyć w takiej bardziej codziennej sytuacji. No okej, może Występ w milionerach to nie jest codzienność dla każdego, ale jakby jest to osiągalne, jesteśmy na co dzień opatrzeni z tym teleturniejem i jakoś tak też ci uczestnicy są nam jakoś tam bliscy, bo przynajmniej ja tak sobie wyobrażam, że przecież każdy z nas, nasz sąsiad, znajomy, ktoś z rodziny mógłby wystąpić w tym teleturnieju. Kibicujemy tym osobom, wyrabiamy sobie bardzo szybko jakieś tam zdanie o nich, czy jest nieśmiały, otwarty, uśmiechnięty, zamknięty w sobie. I tutaj właśnie będziecie mieli taką okazję, bo morderca, o którym ci będziemy mówić, wystąpił w teleturnieju Milionerzy. Co więcej, cały odcinek jest, ten fragment, w którym on występuje, jest dostępny na YouTube, więc możecie sobie go zobaczyć, ja tylko podlinkuję oczywiście. I dla mnie to jest osobiście dość poruszające, bo najpierw obejrzałam odcinek z nim właśnie, ten odcinek z Milionerów i starałam się patrzeć na niego jak najbardziej bezstronnie byłam w stanie, a później przeszłam do pracy, do opracowywania odcinka. Także bardzo serdecznie Was zapraszam, rozsiądźcie się wygodnie i zaczynamy naszą historię. Co pan czuł, zabijając tych ludzi? Nic. Nie czuł pan nic podczas samego zabójstwa? W tamtej chwili byłem po prostu skupiony całkowicie na tym, co chciałem zrobić. To fragment przesłuchania Wiktora Kaliwody. Od tego zaczynam, ale w tym momencie przenosimy się w okolice Kladna. Jest 16 października 2005 roku, wieczór. Pani Lendowich, żona elektryka z okolic tego małego miasta Kladno, to jest niedaleko Pragi. Tak naprawdę sporo osób też tam mieszka i dojeżdża do pracy do Pragi. Zatem pani Lendowich wygląda nerwowo przez okno swojego domu. Jej mąż już dłuższy czas temu wyszedł z domu na spacer z psem. Była to jego codzienna czynność. Zabierał pieska, szli na długi, taki niespieszny spacer po lesie. Jednak czas mijał i ta godzina, o której zazwyczaj mąż się zjawiał, no mijała. Mijały kolejne minuty, przechodziły w dziesiątki minut i godziny. A po panu Jarosławie nie było śladu. Jego żona zaczęła gorączkowo wydzwaniać do niego oczywiście na telefon komórkowy, który miał ze sobą, ale bez rezultatu. Nie odpowiadał. I to zaniepokoiło ją jeszcze bardziej, bo wiecie, są ludzie, którzy nie zawsze odbierają telefon.
Ale pan Lędowich, nie był taką osobą. On absolutnie zawsze odbierał telefon. I w wyobraźni jego żona widziała taki scenariusz, który jej podpowiadał, że mąż może zasłabł, albo przydarzył mu się jakiś wypadek, może gdzieś leży, nie może się ruszyć. Jednak nawet w najczarniejszych myślach nie spodziewała się tego, co naprawdę się stało. Kiedy to jej zdenerwowanie było już na takim poziomie, że nie mogła już wysiedzieć w domu, stwierdziła, że poprosi bliską osobę, krewnego, który niedaleko mieszkał, o pomoc i razem pójdą poszukać męża do lasu. Był już wieczór, tak jak mówiłam, więc ona nie chciała iść sama. I idąc przez las, nie przeszli długiej drogi, w okolice, w którym był rozstaj tych dróg, właściwie tych ścieżek, pani Lędowi już z daleka zauważyła swojego męża, który leżał na ziemi, a tuż obok niego siedział, pilnując jakby go ich pies. Podbiegła bliżej, szybko i od razu zrozumiała, że jej mąż nie żyje. I to było najgorsze spełnienie przeczuć, jakie w sobie miała. Zupełnie nie spodziewała się, że to może nie być zwykły wypadek. Po przybyciu na miejsce, dla śledczych oczywiście od razu stało się jasne, że doszło do morderstwa, ponieważ ofiara została kilkakrotnie postrzelona. Na miejscu odnaleziono też plecak i aparat, jakiś średniej klasy, raczej lepszy, ale nie jakiś z wysokiej półki aparat fotograficzny. A więc ten motyw rabunkowy wydał się być od razu przeznaczony do wykluczenia, bo skoro została jedyna wartościowa tak naprawdę rzecz, to raczej nie możemy mówić o rabunku. Mężczyznę postrzelono w klatkę piersiową i w głowę. I te strzały według śledczych od razu mogli stwierdzić, że zostały oddane z bliskiej odległości. Prace na miejscu, zabezpieczanie tego miejsca i ewentualnych śladów trwały aż do godzin porannych. Finalnie technicy zabezpieczyli 5 łusek, od razu przekazali je do badań balistycznych, a pozostali policjanci, którzy pracowali przy tej sprawie, oczywiście standardowo przeszli do przesłuchiwań najbliższej rodziny, później dalszej rodziny, a także współpracowników czy znajomych, bo pan Jarosław, jak mówiłam, że zawsze odbierał telefon, być może dlatego też, że był przedsiębiorcą, prowadził swój mały biznes, więc zawsze ten telefon miał przy sobie i zawsze go odbierał. Być może dlatego, że czasem klienci mogli gdzieś tam do niego dzwonić, też w późnych godzinach to się zdarza. Sprawdzono od razu wątki finansowe, kredytowe, jakichś takich relacji biznesowych, bo to zawsze jest taka rzecz, którą się sprawdza, bo to czasem kryje jakieś spory, albo jakichś wrogów, po prostu. Gdzieś ten może być ukryty motyw. Ale tutaj zupełnie nie doprowadziło to na żaden trop. Nie było punktu zaczepienia zupełnie. Jeśli chodzi o rozmowy z rodziną, znajomymi i tak dalej, to te godziny rozmów nie przyniosły też w ogóle żadnego przełomu. Nie pchnęły śledztwa naprzód. I to, co najbardziej nurtowało śledczych od samego początku, to właśnie pytanie, co było motywem tak bezwzględnego, okrutnego morderstwa, wydawałoby się, że popełnionego z zimną krwią. Policjanci pracujący przy sprawie bardzo szybko połączyli to morderstwo z innym, bardzo podobnym przypadkiem, który miał miejsce dosłownie 3 dni wcześniej, w innej lokalizacji, bo dalej od Pragi, w Brnie. Brno to pewnie większość was wie, to takie naprawdę duże miasto w Czechach. Sprawy te od razu połączono przede wszystkim z 2 powodów. Po pierwsze, miejsce popełnienia morderstwa w obu przypadkach to były tereny leśne. Po drugie, sposób popełnienia morderstwa, bo były to strzały oddane z pistoletu z bliskiej odległości. Więc to wydawało się oczywiste, że jest tyle zbieżności, nie było jeszcze wyników balistycznych, ale było tyle zbieżności, które mówiły o tym, że trzeba te sprawy jakoś traktować podobnie i mieć je blisko siebie. Więc prascy policjanci zaprosili do współpracy śledczych pracujących przy tej brneńskiej sprawie i wspólnie postanowili połączyć siły po to, żeby jak najszybciej złapać sprawcę. Tym bardziej, że te morderstwa były od siebie oddalone tylko 3 dni, w sensie czasu. Co sprawiało, że śledczy bardzo się bali tego, że może być coś więcej, że za chwilę może się wydarzyć następna straszna sytuacja. W sprawie z Brna chodziło o 2 osoby, Franciszka i Bożenę Ludwików, którzy również wybrali się do lasu na spacer. Zostali znalezieni na skraju
lasu. Oboje zginęli od postrzałów w klatkę piersiową i w głowę. Policjanci z Brna bardzo szybko pojawili się w Pradze, przywieźli ze sobą oczywiście łuski i też jeden nabój, który znaleźli na miejscu zbrodni. Także przekazali je do badań balistycznych, w tym do badań porównawczych, tak, bo to było ważne, żeby sprawdzić, czy te sprawy, mimo podejrzeń, czy znajdą potwierdzenie w dowodach właśnie z wyników balistycznych. 18 października 2005 roku, Praga. Udało się wytypować broń, z której sprawca zastrzelił te trzy osoby. Był to Glock 34 9 mm. To jest taki pistolet, z tego co wyczytałam, który był produkowany specjalnie dla policji, dla wojska. Oczywiście można było go nabyć, inne osoby z pozwoleniem też mogły go nabyć, ale jakby on był tak z zamysłem stworzony dla tych służb. I jego cechą charakterystyczną było to, że miał spory magazynek, bo aż na 31 czy 32 naboje. Poza tym miał też spory zasięg. Potwierdzono też, że wszystkie ofiary zostały zamordowane z tej samej broni. A co więcej, pociski użyte przy obu morderstwach w ogóle pochodziły też z tego samego opakowania. Ciekawa jestem w ogóle, jak to się sprawdza, bo to jest bardzo interesujące. Sprawa robiła się coraz poważniejsza, bo jak mówił jeden ze śledczych, oglądałam taki dokument, to przerażała ich świadomość tego, że po kraju porusza się człowiek, który posiada śmiercionośną broń, a oni, co najgorsze, nie znają jego zamiarów, ale też motywacji, która by pozwoliła im mieć jakiś punkt zaczepienia. I wielce prawdopodobne było spełnienie się obaw o kolejnym morderstwie. Prawdopodobnie zakładali, że to będzie również w lesie. Zresztą później prasa okrzyknie sprawcę leśnym mordercą. Lesni wrah, takie były nagłówki. Był październik, lasy pełne ludzi, zarówno tych spacerujących, jeżdżących na rowerach, czy zbierających grzyby na przykład. Czesi to w ogóle jest bardzo aktywny naród i w weekendy, od razu po pracy, w piątek u mnie w dzielnicy też tak jest, pakują się do aut i wyjeżdżają za miasto na jakieś działeczki. No i co jasne, policja nie chciała straszyć ludzi, więc niemożliwe było puszczenie komunikatu do prasy, żeby nie wychodźcie do lasu, bo tam gdzieś biega morderca, który może was zastrzelić, więc mówię o tym ironicznie, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Jednak policjanci obawiali się też, że w każdej chwili może dotrzeć do nich informacja o znalezieniu kolejnego martwego ciała, więc musieli coś robić. Zatem w prasie pojawiły się artykuły, nie z jakimiś krzykliwymi informacjami, z podstawowymi informacjami o morderstwach i z taką adnotacją z prośbą o kontakt osób, które być może były wtedy w tych okolicach, w tych lasach, w tych miejscach i zobaczyły coś nietypowego, coś, co tkwiło im w pamięci, może co byłoby wartego wspomnienia. I policjanci bardzo liczyli na jakąś wartościową wskazówkę. No i nie przeliczyli się, bo zadzwonił pewien człowiek, mężczyzna, świadek, który powiedział, że w dniu morderstwa był w okolicy lasów w Kladnie, nagrzybał właśnie w pobliżu miejsca morderstwa. I to, co on powiedział, to on zauważył wtedy pewne auto, czarne, nieduże, tyle, czy ciemne, on nie powiedział, że czarne, tylko ciemne, nieduże. I częściowo zapamiętał też numery rejestracyjne. A dlaczego to auto zwróciło jego uwagę w ogóle? Dlatego, że w jego pobliżu, nie wiem, on był jakoś pewny, że właścicielem tego auta, był młody mężczyzna, który poszedł sobie, minął go, poszedł w las i on nie wyglądał zupełnie na grzybiarza. No wiecie, pewnie jakby to się czuje, tak? To jak się idzie na grzyby, to się jest specyficznie ubrany, ma się koszyk, czy tam reklamówkę, ale chyba raczej koszyk. I idzie się specyficznie, rozgląda się jakby niespiesznie i tak dalej. A on miał coś w ręce, jakąś, według świadka to była jakaś aktówka, mała walizka. No i od razu widział, że ten człowiek zupełnie nie pasuje do tego miejsca. I ta informacja, mimo że mało szczegółowa właściwie, to zwróciła uwagę śledczych. I zainteresowali się nią, postanowili pójść tym tropem, ale równocześnie sprawdzano też właścicieli oczywiście pistoletów Glock, dokładnie tego modelu, z którego dokonano morderstw. Na tej liście właścicieli takich pistoletów, która dotarła do śledczych, znaleźli pewną jedną anomalię. Dotyczyła mężczyzny, który nazywał się Wiktor Kaliwoda, miejscowości Slaney, i z dokumentacji wynikało, że był posiadaczem dwóch Glocków 34. I co ciekawe, jeden z tych pistoletów odnaleziono w lutym 2005 roku w kontenerze na śmieci. Znaczy, próbowałam znaleźć dokładne informacje, czy to taki wielki kontener, czy jakiś mały kosz na śmieci, po prostu nie wiem, w którym momencie to odnaleziono. W każdym razie to był jakiś kosz na odpadki.
I tuż po tym wydarzeniu kilkakrotnie był wyzywany do złożenia wyjaśnień, bo podobno jest taki obowiązek, żeby opowiedzieć o tym, w jaki sposób stracił tą broń, dlaczego ona tam mogła się znaleźć, czy została mu skradziona, dlaczego tego nie zgłosił i tak dalej. Jednak Wiktor Kalivoda nigdy nie zgłosił się, żeby złożyć te wyjaśnienia, mimo że tam pisemnie wysyłali mu prośby. I to był jeden z takich momentów, kiedy pozornie taka, nie wiem, taki błahy, nieistotny szczegół skupia naszą uwagę. I na tyle nam nie pasuje, że postanawiamy iść tym tropem. I było tak w przypadku śledczych, którzy no naprawdę zainteresowali się tym detalem. Właściwie to też nic innego nie mieli, więc poszli w to. Jednocześnie policja sprawdzała też auta, te małe, ciemne, z rejonu Ustii nad Labem. I czemu stamtąd? Mówiłam wam, że świadek częściowo zapamiętał numery rejestracyjne, a na czeskich tablicach rejestracyjnych jest tam na początku literka, tutaj była literka U, która oznacza właśnie ten rejon Ustii nad Labem i one, te literki wyznaczają nam rejon właśnie kraju, z którego, w którym to auto zostało zarejestrowane po prostu. Ja na przykład mieszkam w Pradze, a Praga ma literkę A, więc mój numer rejestracyjny też jest, ma literkę A na początku. Okazało się, że, no i tu właśnie jest zaskoczenie, bo okazało się, że takie auto ma matka Wiktora Kalivody. Więc jego nazwisko pojawiło się już w dwóch szczegółach w sprawie. Po pierwsze, miał taki sam pistolet jak sprawca, którym zamordowano te trzy osoby, którego użyto do zamordowania tych trzech osób. A po drugie, jego matka miała auto, które było widziane prawdopodobnie na miejscu zdarzenia. Niby nic. Właściwie można by było jakoś powiedzieć, że to są jakieś no poszlaki chyba jednak, a może jeszcze mniej niż poszlaki. Ale jednak rzadko zdarzają się takie przypadki, a poza tym obawa w policjantach była tak wielka, że ten morderca będzie zabijał dalej, że postanowili spróbować i pójść za tym tropem, skupić się na tym tropie Wiktora Kalivody. I już 20 października 2005 roku o 7:30 rano policjanci zjawili się w miejscowości Slany, gdzie w bloku mieszkał Kalivoda. Właściwie to dwóch z nich było już dzień wcześniej i przez całą noc dwóch kryminalnych obserwowało dom na wypadek, gdyby gdzieś wychodził, mieli go śledzić, także musieli pilnować, czy na pewno się nie oddala z miejsca zamieszkania. I rano, kiedy tylko Kalivoda wyszedł z budynku, został od razu zatrzymany. Zapytacie, czemu na zewnątrz? Myślę, że policjanci obawiali się, że być może w domu mógł zgromadzić jakiś arsenał większy i zatrzymanie go w budynku to jednak większe ryzyko ze względu bezpieczeństwa dla niego, dla mieszkańców, dla policjantów i tak dalej. Więc myślę, że dlatego zatrzymali go na zewnątrz. I w momencie, kiedy wyszedł z budynku, miał w ręce sportową torbę. Policjanci go zatrzymali i kiedy zajrzeli do środka, no z przerażeniem odkryli, że jest tam mała, czarna walizka, a w niej Glock 34 i duża ilość magazynków, a także 350 nabojów. Wiktor Kalivoda podczas tego zatrzymania już w aucie powiedział, że tak, to byłem ja. I jeszcze tego samego dnia odbyło się pierwsze przesłuchanie Wiktora Kalivody, no bo śledczy założyli, że skoro tak szybko się przyznał w aucie, to teraz pewnie będzie chciał o tym wszystkim opowiedzieć ze szczegółami, a wiadomo, że na tym zależało im najbardziej. Ale uzyskanie odpowiedzi takich szczegółowych na ważne dla nich pytania okazało się trudniejsze niż zakładali. Zresztą to przesłuchanie jest dostępne we fragmentach w internecie. Ja wam podlinkuję w opisie na YouTube. Będziecie mogli sobie tam to zobaczyć. To jest to w ogóle fajne, żeby sobie obejrzeć. Może nie wszystko zrozumiecie oczywiście, bo to jest po czesku, ale myślę, że bardzo wartościowe zobaczyć to, jak on się zachowywał. Niektóre pytania zrozumiecie, bo ten czeski jest w niektórych miejscach podobny. Według mnie to Wiktor Kalivoda na tych nagraniach wygląda raczej na zrelaksowanego, może to dużo powiedziane, może trochę był zaskoczony sytuacją, bo to jego była nowa sytuacja, nigdy nie był karany, nigdy nie był w areszcie, ale nie sprawiał wrażenia osoby, która by jakoś się stresowała tą całą sytuacją. W ogóle momentami nawet tak lekko ironicznie powiadał policjantom, czasem się uśmiechał. Dla tych, którzy nie zobaczą tego, to powiem wam tylko pokrótce, że to generalnie to jest wysoki, młody mężczyzna, który w jednym z pierwszych zdań mówi: tak, przyznaję się, zabiłem ich, zastrzeliłem. I wtedy śledczy dopytują o szczegóły i Kalivoda odpowiada: zastrzeliłem ich z bliska, 6-8 metrów około, stali na skraju lasu. Opowiada to o zabójstwie z okolic Brna oczywiście, gdzie zastrzelił to małżeństwo. Najpierw strzelił dwukrotnie do mężczyzny, później dwukrotnie do kobiety. No i do tego momentu przesłuchanie idzie okej.
odpowiada na pytania, ale kiedy śledczy wypytują o powód, o motyw takich działań, to Kaliwoda nawet po prostu mówi, że on nie chce o tym mówić, że ma, ale nie chce go ujawniać. No to policjanci, nie mając wyboru, przechodzą do pytań o drugie zdarzenie, o morderstwo mężczyzny w okolicach Kladna. I tam Wiktor Kaliwoda opisuje sytuację tak, będę wam cytowała. Tak, spotkałem tego pana. Szedł naprzeciw mnie leśną ścieżką. Kiedy był, nie wiem, w jakiej odległości ode mnie, miałem pistolet w walizce. Wyciągnąłem go i wystrzeliłem jeden, dwa razy. Potem ten pan się odwrócił i zaczął uciekać. Potem padło kolejnych kilka strzałów, nie wiem ile. Potem przez to, że miał ten plecak, to starałem się strzelić w głowę. Chyba trafiłem. Ten pan upadł. Wyglądało na to, że nie żyje. Ale podszedłem do niego i strzeliłem w głowę. I poszedłem sobie. Wiktor Kaliwoda opowiada o tym spokojnie. Właściwie to z kamienną twarzą odpowiada na pytanie. Nie dodaje zbędnych szczegółów, tylko rzeczowo, lakonicznie odpowiada na pytania. Czasem nawet się uśmiecha pod nosem, albo właśnie ironicznie komentuje jakieś pytania śledczych. W tym samym czasie, w którym Wiktor jest przesłuchiwany, w tym czasie jego mieszkanie jest przeszukiwane przez policjantów, którzy bardzo szybko odkryli amunicję, buty wojskowe, ubranie i bardzo szybko potwierdzono wcześniejsze ustalenia balistyczne, że właśnie z tej broni zastrzelono te trzy osoby i potwierdzono też w ogóle to, że te naboje były z tego samego opakowania, które w ogóle było napoczęte i stało w pokoju Kaliwody. 21 października, czyli dzień później, miała się odbyć wizja lokalna, na którą pierwotnie Kaliwoda się zgodził, jednak później odmówił wzięcia w niej udziału, więc ona się nie odbyła. A szkoda, bo w ogóle w różnych sprawach można później obejrzeć takie nagrania z wizji lokalnych, które bardzo dużo nam pokazują, w ogóle działają dobrze na wyobraźnię, bo widzimy to miejsce, wiemy mniej więcej, potrafimy sobie wyobrazić, jak to mogło wyglądać. I to też, myślę, że to fajnie uzupełnia wiedzę z podcastu. No tutaj akurat nie odbyła się ta wizja lokalna. I w tym momencie chciałabym, żebyśmy sobie chwilkę powiedzieli o samym Wiktorze Kaliwodzie. O tym, kim był, o tym, co udało mi się o nim dowiedzieć. Niektórych opiniach psychologów, bo to też jest bardzo ciekawe. Wiktor Kaliwoda od zawsze był bardzo inteligentnym dzieckiem. Jego matka była dentystką, miała swój prywatny gabinet stomatologiczny, a ojciec był wysokiego stopnia, chyba tak się to mówi, na tyle wysokiego stopnia, że pracował w ogóle dla NATO. I w niektórych źródłach czytałam, że sporo czasu jakby pracował poza Czechami, że wyjeżdżał, podróżował, więc być może to było powodem do rozwodu małżeństwa, kiedy Wiktor był jeszcze dzieckiem. Miał też siostrę, mieszkał w miejscowości Slany, to takie niewielkie miasto liczące około 15 tysięcy mieszkańców teraz, więc zakładam, że kilkanaście lat temu było podobnie. Wiktor opisywany był jako nadzwyczaj spokojne dziecko. Często bawił się na uboczu, samotnie. Miał trudności, żeby nawiązać relacje z rówieśnikami. Rodzicom Wiktora bardzo zależało na tym, żeby skończył studia. Zatem wybrał się na uniwersytet. Studiował nawet dwa kierunki, matematykę i informatykę. Jednak żadnego nie ukończył. Nudziły go. Chociaż samo studiowanie szło mu całkiem dobrze i bez problemu studia mógł skończyć. Radził sobie. Później próbował swoich sił w wojsku. Był tam 5 miesięcy, po czym przeszedł do policji. Ale jak to sam określił, zupełnie nie tego spodziewał się po pracy w policji. Nie wiem, jakie miał oczekiwania, oczywiście nie rozwinął tego tematu. Zatem zostawił pracę w policji, odszedł. Zastanawiał się, co chciałby robić, co mu sprawia przyjemność. No i największą przyjemność sprawiało mu prowadzenie auta. I może nie tak daleko od tych aut była jego kolejna praca, bo zatrudnił się jako motorniczy tramwaju w Pradze. I pracował tam dość długo jak na niego, bo rok. A później przez ten ostatni rok już na wolności do popełnienia tych morderstw nie pracował. Mieszkał u swojego ojca w mieszkaniu. Jeśli pomyślicie sobie o jego życiu prywatnym, czy ono w ogóle istniało, bo przyznam, że mnie to też interesowało. Zawsze mnie zastanawia, jak żyje na co dzień taki człowiek, który popełnia tak okropne zbrodnie i czy jest ktoś, kto jest mu bliski, kogo traktuje w jakiś diametralnie inny sposób.
No ale tutaj, no nie, nie miał ani znajomych, nie miał dziewczyny. Znaczy, w jednym źródle była jakaś informacja o jakiejś dziewczynie, która nawet opowiadała o Wiktorze jako takim spokojnym, ale miałam takie wrażenie, że dość nudnym człowiekiem, która spotkała się z nim raz czy dwa, ale to tylko w jednym źródle i nie wiemy, czy tak naprawdę ta dziewczyna się z nim spotkała, czy była w jakimś tam kręgu, w którym on był. W każdym razie nie miał żadnych przyjaciół, znajomych, no był największym samotnikiem chyba, jakim można być. Oprócz tego stanowczo nie lubił alkoholu, po prostu mu nie smakował, więc imprezowe życie zupełnie odpadało. Nie zażywał też narkotyków, żadnych leków. Nawiązywał jakieś tam relacje, powiedzmy, ale one zawsze były tak powierzchowne. Zresztą osoby z nim mające styczność mówiły, że podczas rozmowy już był zawsze lekko spięty i niepewny i niechętnie mówił o sobie, a to jest bardzo trudne, żeby nawiązać jakąkolwiek relację, to ciężko przeskoczyć te elementy. Jeśli ich nie ma, to ciężko ją nawiązać. Znalazłam też opinię psychologa, który spędził z Wiktorem Kaliwodą jakiś czas po aresztowaniu i oglądał też wszystkie nagrania z przesłuchań. I on stwierdził, że, jak to określił, nastrój Wiktora Kaliwody był w normie, ma spójne myślenie, bez urojeń czy paranoidalnych percepcji. Strefa zainteresowań była zupełnie niezróżnicowana, a osobowość jeszcze nie dojrzała. I teraz dochodzimy do momentu, w którym wyjaśnię Wam to zdjęcie na okładce odcinka. Dużym zaskoczeniem, przyznam, był dla mnie fakt, że w 2004 roku Kaliwoda zgłosił się do programu Chcete być milionarzem, czyli, a później zmieniono nazwę na właśnie milionarze, czyli chcecie być milionerem, czy nasz polski odpowiednik milionerzy z Hubertem Urbańskim w roli prowadzącego, to jest ten sam format, ten sam program, tyle że w Czechach. Zgłosił się, udało mu się przejść eliminację, tam najszybciej odpowiedział na ten, ułożył te ABCD w odpowiedniej kolejności i zagrał o milion. Wygrał wtedy 320 tysięcy koron, co w tamtym czasie, w 2004 roku, stanowiło równowartość jakichś 45 tysięcy złotych. Przyznam Wam, że ten odcinek naprawdę, to tak jak mówiłam na początku, to byłam bardzo ciekawa, jak to wygląda, więc polecam Wam sobie zerknąć źródła i tam obejrzeć na YouTube cały, może nie cały, no obejrzyjcie tyle, ile macie ochotę, ale ja obejrzałam cały. To było niesamowite zobaczyć tego człowieka, mordercę, nie na sali przesłuchań, nie na sali rozpraw, nie skutego w kajdankach, tylko w zupełnie innym miejscu. I zastanawiałam się, wiecie, no, co on myśli, jakie ma plany. W ogóle obejrzałam ten odcinek właśnie zanim zagłębiłam się w temat i wtedy nawet miałam takie wrażenie, że Wiktor Kaliwoda jest jakiś taki nieśmiały, nawet nie wiem, czy sympatyczny, ale jakby nie antypatyczny. Pomyślałam sobie, że jakoś strasznie się stresuje i nawet to jest taka jedna z takich osób, które z powodu których czasem robi mi się ich szkoda, że obawiam się, wiecie, są tacy uczestniczy, których zjada stres i nie radzą sobie w tej sytuacji i przez to idzie im słabo w całym teleturnieju. I właśnie Wiktor, gdybym nie wiedziała, kim jest i co zrobił, to zaliczałby się do grona tych osób. I pewnie czułabym to wszystko właśnie, gdybym nie wiedziała, kim tak naprawdę jest. A podczas samego teleturnieju Kaliwoda nawet czasem się uśmiechał, rozmawiał z prowadzącym i tym bardziej trudno uwierzyć, że to jest ten sam człowiek. Że już rok później, dokładnie, bo to teleturniej się wydarzył w 2004, a morderstwa w 2005. No ale wracając do wygranej, bo wygrał, to całkiem fajna suma. I co tam Wiktor mógł za to kupić? Kupił broń i amunicję. Nie wiem, czy całą kwotę wydał, ale czy częściowo, ale to właśnie, co u niego znaleziono, czyli naboje, magazynki, broń w tej torbie sportowej, to wszystko kupił z pieniędzy, które wygrał w milionerach. I jeśli pomyślicie o tym, czy kupił tę broń legalnie, to oczywiście tak. On miał je zarejestrowane, więc legalnie miał pozwolenie na broń, mógł sobie kupić taką broń. W tamtym czasie, kiedy właśnie brał udział w programie, to Wiktor Kaliwoda już przechodził ciężką depresję. Chodził całymi nocami po Pradze, po Nuselskim moście, potocznie, który jest nazywany Mostem Samobójców. I o samobójstwie właśnie myślał też Kaliwoda, ale nie zdecydował się na tą próbę samobójczą. I tutaj mała dygresja ode mnie, bo ten most ma ciekawą historię. Ci, którzy oglądają na YouTube, to mogą zerknąć na zdjęcia, które Wam wrzucam, a pozostali mogą łatwo wygooglować Most Samobójców Praga, bądź Nuselski Most w Pradze.
zobaczycie, jaki spektakularny w ogóle to jest obieg. On się rozciąga nad fragmentem sporym dzielnicy, nad wysokimi kamienicami, które wydają się takie malutkie przy nim. Pod mostem w betonowym tunelu biegnie linia metra. No i na tym właśnie moście między 75 a 90 samobójstwo popełniło blisko 300 osób. Po 1990 roku założono specjalne siatki, takie ogrodzenie zabezpieczające, które ma utrudnić skok. Nie wiem, w jakim stopniu utrudniło. Nie znalazłam takich statystyk. Te siatki zresztą są tam do dzisiaj. Jeśli będziecie przez niego przejeżdżać albo zobaczycie sobie zdjęcia, no to będziecie widzieć, jak one są stworzone i jak mają zapobiegać. Wiktor Kaliwoda, jak mówiłam, chodził tym mostem, ale nie odważył się odebrać sobie życia. Mamy jesień 2004 roku i Kaliwoda zaczyna bardzo interesować się postacią Olgi Hepnarowej. Nie może przestać o niej myśleć. To w ogóle z tych opisów wynikało, że to była jak obsesja. I tu w tym momencie jestem winna wam jakąś kolejną dygresję, bo Olga Hepnarowa, być może część z was wie, a być może nie. Olga Hepnarowa zasłynęła jako ostatnia kobieta, na której wykonano karę śmierci. To jest najsłynniejsza czeska morderczyni, która w Pradze wjechała ciężarówką na chodnik, w przystanek, na którym stali ludzie. Potem jechała jeszcze jakiś czas, starając się wjechać, zranić jak największą ilość osób. Udało jej się zabić 8 osób, a 12 ciężko zraniła. Ciekawostką jest to, że przed tym tragicznym wydarzeniem wysłała listy do redakcji, w których wyjaśnia swoje motywacje i to jest naprawdę interesujące. Tutaj wam nie będę teraz ich przytaczać na pewno. Z miejsca zbrodni nie uciekała, do wszystkiego się przyznała, a całość zaplanowała w najmniejszych szczegółach. Jeśli chcielibyście posłuchać kiedyś o Oldze Hepnarowej, to dajcie znać w komentarzach. To jest obszerny, naprawdę materiał, więc musiałam się do niego porządnie przygotować, ale historia jest bardzo ciekawa. I ta właśnie niesamowita historia całkowicie zawładnęła myślami Wiktora Kaliwody, który, można powiedzieć, zainspirował się jej planem i postanowił stworzyć swój własny, jak to nazwał, plan na zabijanie. Celem było uśmiercenie jak największej ilości osób. Postanowił, no myślał, jak to zrobić, a w jaki sposób. Nie chciał kopiować pomysłu Olgi i wymyślił, że on zrobi zamach i będzie strzelał do pasażerów praskiego metra. Przygotowywał się do tego, bo wielokrotnie jeździł metrem po Pradze, obserwując natężenie ruchu, odległości między poszczególnymi stacjami czy układem siedzeń w wagonach, a później skupił się na linii C, już konkretnie, i przejechał się nią około 15 razy. Wybór padł na przystanek między Ladwi a Holeszowicami. To był najdłuższy odcinek między stacjami, który dawał mu najwięcej czasu na realizację planu. A Kaliwodzie zależało na tym, żeby miał wystarczająco dużo czasu, żeby zabić wszystkich w wagonie. I dodatkowym argumentem za tą właśnie lokalizacją było to, że, jak to w ogóle opisał Kaliwoda, cytuję, nie kołysało. Nie kołysało podczas jazdy. Chciał mieć stabilną pozycję, żeby się czasem nie pomylić, żeby precyzyjnie wykonać plan. Podczas tych przejazdów metrem to zbierał też oczywiście dodatkowe informacje o tym, na przykład w jakich godzinach jest najwięcej ludzi, z którego miejsca powinien oddawać strzały i wybrał tył wagonu, żeby mieć jakąś taką stabilną pozycję, dobrą widoczność. I to, co absolutnie zmroziło mi po prostu krew w żyłach, to taka informacja, że jednego razu on był już w ogóle przygotowany do realizacji planu. Wziął ze sobą broń, miał ją przygotowaną, schowaną, stał w tym ustalonym miejscu. Wagon był pełen ludzi, ale nie wykonał tego planu. Nie zdecydował się, żeby strzelać i wycofał się. Psychologowi nie wyjaśnił dlaczego, ani śledczym, nikomu, ale psycholog stwierdził, że być może po prostu nie czuł się przygotowany. Czuł, że to zadanie może go trochę przerastać. Zwłaszcza, że wiemy, że jesienią 2004 roku Był taki okres, w którym on bardzo często zaczął wyjeżdżać na wycieczki za miasto. To takie typowo czeskie. To się mówi, że się jedzie na wilet, na taką wycieczkę. I takie wyjazdy po Czechach, na nie zawsze brał swoją sportową torbę, wiecie, z jaką zawartością. I jednego razu wpadł na taki pomysł, że mógłby wzmocnić swoją odwagę i taką stworzyć pewność siebie w sobie do realizacji tego planu. I na pobliskiej farmie postanowił strzelić do krowy. Chciał po prostu spróbować zabić żywą istotę. I podczas przesłuchania wspominał,
tę sytuację, jakoś udało się śledczym to wyciągnąć, że kiedy słyszał głośny oddech tej krowy, kiedy ona zbliżała się do ogrodzenia, do niego, no nie mógł wtedy nacisnąć spustu, absolutnie. Ale kiedy tylko zwierzę odwróciło się i nie widział go i już nie słyszał tak intensywnie tego oddechu, to bez oporów strzelił i wtedy właśnie pierwszy raz zabił żyjącą istotę. Podczas tego wyjazdu, zdaje się, zabił dwie krowy. Jest 13 września 2005 roku, dwa dni po 28 urodzinach Wiktora Kaliwody. I tego dnia, jak wynikło z przesłuchań, wydarzyło się w jego życiu coś przełomowego. Śledczy pytali go konkretnie, co się tam wydarzyło. Ale jedno było pewne, że to właśnie w tym dniu Kaliwoda ostatecznie zdecydował, że będzie zabijał, że wykona plan. I teraz chciałabym wam pokrótce opowiedzieć jeszcze, jakie były okoliczności tych trzech morderstw, bo ten opis właśnie teraz, który wam powiem, został stworzony na podstawie dowodów tego, co zebrali śledczy i zeznań Kaliwody. Bo do tej pory mówiliśmy tylko dosłownie w dwóch zdaniach o każdym z morderstw. Więc zatem zarezerwował hotel Kaliwoda od 12 do 14 października 2005 roku w jednym, to był jeden z hoteli w Brnie, i 13 października wziął ze sobą broń i pojechał autem do lasu. I tam właśnie zauważył to starsze małżeństwo spacerujące po lesie. Był przygotowany, szybko wyciągnął broń, padły strzały, podszedł jeszcze bliżej i wtedy dla pewności wymierzył te dodatkowe strzały w głowę. Wrócił do hotelu, spędził tam jeszcze jedną noc i kolejnego dnia wymeldował się i wrócił do domu. I jak wiecie, już 3 dni później, 16 października 2005 roku, ponownie Kaliwoda wybrał się do lasu, tym razem już bliżej, bo w okolicach Kladna. I tego dnia, jak sam wspominał, on miał zamiar w ogóle popełnić samobójstwo. I to w tym celu wziął broń ze sobą. Jednak kiedy zobaczył mężczyznę spacerującego z psem, zmienił zdanie i zaatakował. A podczas ataku, tam jeszcze była taka sytuacja, że zepsuł mu się celownik, miał taki, wiecie, taki laserowy celownik. Dlatego też tych strzałów oddał więcej. I kiedy mężczyzna już leżał, on w ogóle się obrócił, uciekał, to też zaskoczyło Kaliwodę. Jeszcze nie miał tego celownika, właśnie miał zepsuty, więc nie był w stanie precyzyjnie go szybko zabić. Ale strzelał mu też w plecy. I kiedy mężczyzna upadł, to podszedł i tak jak przy pierwszym morderstwie, strzelił jeszcze w głowę, tak dla pewności, że mężczyzna nie żyje. I po tym morderstwie Wiktor Kaliwoda poczuł, że jest już gotowy wykonać swój plan na zabijanie, czyli zamach w metrze. Kaliwoda nigdy tego nie potwierdził, ale śledczy i prokuratura byli w ogóle do tej pory są przekonani, że w dniu, w którym został zatrzymany, on planował wykonać swój plan. I gdyby policjanci wtedy, nie wiem, wstrzymaliby się jeszcze jeden dzień, czekając na jakieś kolejne dowody, jakieś potwierdzenie, nie chcąc się trzymać tych marnych poszlak, i szukając dowodów łączących Kaliwodę ze sprawą, jakoś mocniej, to mogłoby być już za późno, żeby zapobiec masakrze w metrze. I ten odcinek zapewne miałby inny tytuł i mówiłby o, domyślam się, najkrwawszym wydarzeniu w historii czeskiej kryminalistyki. W czerwcu 2006 roku, po tych rozprawach, tam był pierwszy proces, drugi, sąd apelacyjny ostatecznie zasądził wyrok dożywocia. Oskarżony nigdy nie wyraził skruchy z powodu popełnionych czynów i nigdy w pełni nie wyjaśnił swoich motywacji. Nawet była taka sytuacja, kiedy tam oczekiwał na wyrok, on próbował popełnić samobójstwo, podjął taką próbę i zostawił wtedy też list do swoich rodziców. Próba się nie powiodła, a w tym liście to też był taki list o takich zupełnie prywatnym charakterze. Śledczy spodziewali się, że znajdą tam jakieś, no właśnie, jakieś wyjaśnienie swojego postępowania, bo chyba domyślam się, że rodzice, dla nich też to było na pewno bardzo trudne i zadawali sobie z pewnością pytanie, dlaczego? Dlaczego on to zrobił? Dlaczego taką straszną rzecz zrobił ich syn? Ale w tym liście nie było. Nie było tam wyjaśnienia. Zresztą psycholog, który później komentował to wydarzenie, to też opowiadał o tym, że Kaliwoda z jednej strony był bardzo inteligentny i ambitny, ale w swoim życiu tak naprawdę to miał całe pasmo niepowodzeń. Oczywiście powód, dla których tak się działo, tkwił bardziej w nim i w tym, że rezygnował z tych swoich planów i
celów, no ale on to postrzegał jako no, pasmo niepowodzeń, które mocno uderzyły w jego ambicje. Te niepowodzenia w szkole, w jednej czy drugiej pracy, a także niepowodzenia, myślę, w sferze relacji rodzinnych, bo rodzice byli rozczarowani tym, że nie skończył studiów, że nie podjął, znaczy, że podjął, ale bardzo szybko zrezygnował. A poza tym myślę, że te niepowodzenia w sferze takich relacji, chociażby intymnych z kobietami także. Psycholog też stwierdził, i to jest myślę ciekawa obserwacja, że ta ambicja nie pozwoliła Kaliwodzie popełnić samobójstwa w lesie. W miejscu, które nikogo by nie zainteresowało. Tam ta jego śmierć byłaby taka, nie wiem, w przestrzeni publicznej jakaś taka bezimienna. No bo ktoś idzie, popełnia samobójstwo w lesie, jakby koniec historii. A on chciał, żeby się o nim mówiło, że coś osiągnął. No a jego ambicja gdzieś tam się przebijała. Chciał, żeby o nim wiedziano. I być może także to skłoniło go do udziału w milionerach, a później do stworzenia tego strasznego planu. Wiktor Kaliwoda trafił do więzienia, aby tam spędzić resztę swojego życia. Po 5 latach odsiadywania we wrześniu 2010 roku, w niedzielne popołudnie, popełnił samobójstwo w swojej celi. I to, no i tak się skończyła ta jego historia. Nie ma już dalszego ciągu. Może tylko taki, że ta sprawa była bardzo szeroko omawiana, powstało mnóstwo materiału na ten temat i gdzieś tam wraca. W sensie, że jest dosyć znana w Czechach, ale wydaje mi się, że na polskim YouTube na pewno nie i w ogóle w przestrzeni takiej internetu w Polsce to jest tam jakiś artykuł chyba na Wikipedii, ale o tym jest bardzo, bardzo mało materiałów, a nikt nie stworzył podcastu, także dlatego mam nadzieję, że wam się podobało, że mogliście posłuchać czegoś zupełnie nowego. Być może sprawy, o której w ogóle nie słyszeliście. Chciałam wam bardzo serdecznie podziękować za dzisiaj. Dodam tylko, że dla tych, którzy być może czekali na to, żeby posłuchać sobie moich odcinków na Spotify, to one już są dostępne. Tylko nie pierwszy, bo pierwszy stwierdziłam jeszcze, że zrobię obróbkę dźwiękową, żeby się go lepiej słuchało, bo nie miał tam wyczyszczonego nic zupełnie. Więc jeszcze ten pierwszy odcinek jest w trakcie realizacji, ale odcinki już są dostępne, więc możecie sobie słuchać dowolnie na Spotify czy na YouTube. Na YouTube jest chwilkę wcześniej, na Spotify wrzucam zaraz po emisji na YouTubie. Dziękuję wam bardzo, pamiętajcie o mnie, zaglądajcie, zajrzyjcie może do mnie na sociale, może tam się spotkamy. Trzymajcie się bezpiecznie, cieplutko i na schledaną. Cześć!